Witam serdecznie z tej strony Kąt i zapraszam na materiał z gry Songs of Conquest, w którym to chciałbym wam przybliżyć mniej więcej jak wygląda rozgrywka, czego się można po niej spodziewać, gdyż wiem, że dużo osób jest nią zaintrygowanych, dużo osób jest nią zaniepokojonych, a jeszcze inna część osób jest bardzo mocno na nią nakręcona. Dlaczego zaniepokojonych? No otóż z tego względu, że nawet widać w internecie informacje od ludzi, że bardzo dużo osób oczekuje tego, że to będą nowe Heroesy, których od bardzo dawna nie otrzymaliśmy. Od razu tutaj na wstępie powiem, że nie są to nowe Heroesy, jest to gra, która jest stworzona bardzo mocno na podstawie inspiracji serią Heroes of Might and Magic oraz czerpie też z innych gier. Zauważyłem tu trochę ciekawostek związanych trochę z serii Disciples, troszeczkę z Age of Wonders i oczywiście sporo nowości, bo oczywiście ciężko by było zrobić grę, która by bazowała stricte na rzeczach już zrobionych w innych grach. Więc jeżeli wam się ten materiał spodoba, zostawcie suba, łapę, dzwonek, jeżeli chcecie być na bieżąco. Te materiały u mnie ostatnim czasem na kanale się zbyt często nie pojawiają, więc bycie na bieżąco jest tutaj pojęciem względnym, ale niewykluczone, że może się coś zacznie więcej pojawiać z YouTube'em. Tak u mnie przynajmniej jest. Bardziej jestem aktywny na Twitchu. Na Twitchu zdecydowanie bardziej mnie... Częściej możecie mnie spotkać, przez co przede wszystkim zapraszam na mój kanał na Twitchu. Co, tyle drogą wstępu. Pierwsza fajna sprawa, którą możecie zobaczyć, są mapy społeczności i jak widać te mapy są już tworzone. O, już jest 4 strony map, jeszcze wczoraj jak patrzyłem były 3. Ludzie, którzy mieli dostęp do alfa testów już tworzyli te mapy, które od razu w dniu premiery, oczywiście premiery wczesnego dostępu, bo gra jest w tym momencie cały czas we wczesnym dostępie, się tworzą. Niedawno było 23 mody. Tutaj są, to jest to nazywane jako mody, ale tak naprawdę są to po prostu mapy. Niektóre są chyba też jakieś takie nietypowe. Jeszcze ich nie testowałem. Teraz już jak widać mamy 38, więc widać, że społeczność się nie próżnuje. Ja sobie tutaj znajdę jakąś nową gierkę. Stworzę sobie jakąś potyczkę na niewielkiej mapie. Wybierz mapę, jakąś taką malutką bym odpalił, pokonaj sąsiada. Size 70-64, ten pojedynek tutaj brzmi dobrze, tu jest jeszcze jakiś Feud Island, no jest troszeczkę mapek, to są mapy, które są dostępne bezpośrednio w grze, nie są to żadne mody. Mosty, portale, brzmi dobrze, korzystaj z portali, by zyskać przewagę, uwagi przeciwnik też może ich używać. Dwie osoby, mała mapka 56x56, dodaj jest i damy mu poziom normalny, żeby nie było. Najwięcej grałem raną z tego względu, że gram kampanię raną. Mamy 4 frakcje, widzicie, Rana, Varia, Baronia Love oraz Arleon. Arleon będę ogrywał w drugiej kampanii, więc sobie zagram może Barią w tym materiale. Tak jak wspomniałem, raną ogrywałem kampanię, więc jestem już dość mocno zaznajomiony z tą frakcją. Na ten moment są 4 frakcje, będzie ponoć docelowo ma być 8. Tu sobie wybiorę jakiegoś bohatera. Dobra, tu mam jakichś muszkieterów z umiejętnością ochrony. Sanus True White. Sanas True White. Wejście do broń dla oddziałów. Dobra, wylosujemy. Rozpocznij. W tym materiale, tak jak wspomniałem, będę chciał wam pokazać mniej więcej, jak wygląda sama rozgrywka. Jak bardzo różni się mimo wszystko od Heroesów, na które tutaj bardzo mocno się ludzie nastawiali. No oraz przede wszystkim jak wygląda całokształt, rozwój miast, rozwój bohaterów i tak dalej, którzy tutaj są nazywani powiernikami. W wersji polskiej oczywiście jest też ta wersja polska dostępna, więc jak najbardziej nie ma problemów, jeżeli są bariery językowe w postaci nieznajomości lub słabej znajomości języka angielskiego, więc nie ma problemu. I zanim przejdziemy do rozgrywki, to pewnie was interesuje cena. Jest to 107,99 na ten moment, gdyż wiem, że cena jest bardzo ważnym elementem, zwłaszcza jeżeli chodzi o gry we wczesnym dostępie. Nie wszyscy chcą się pchać w niepełną wersję, nie wszyscy chcą wydawać pieniądze na produkt, który może się okazać niekompletny, zbugowany, z wieloma różnymi błędami i nieprzyjemnościami podczas rozgrywki. No okej, interfejs mamy, w prawym górnym rogu mamy surowce, w lewym górnym rogu mamy naszego bohatera oraz nasze wojsko. Dwa kliknięcia w ekran bohatera nam otwiera ekwipunek oraz umiejętności, wszystkie modyfikatory, statystyki, jakie powiedziałem, moce, które odblokowujemy na 8 poziomie i co bodajże drugi, co czwarty, znaczy, czyli 8, 12, 16, 20,
i tak dalej. Tutaj mamy wszystkie modyfikacje oddziałów, tu mamy czasowe, czyli wszystkie elementy, na przykład na mapie, które zebraliśmy, jakieś obeliski, jakieś kamyczki, sadzawki, inne takie pierdółki, które nam dają wzmocnienie tymczasowe. I tu mamy wyposażenie, modyfikacja wyposażenia, czyli wszystkie artefakty, które mamy na sobie. Więc fajnie to jest podzielone, możemy sobie zsumować. Okej, tu jest nasz chłopek, można mapę przybliżać. Na wstępie dodam, że pixel art jest mega ładny i mega przyjemny, muzyka jest świetna, klimatyczna, a sama rozgrywka jest dość ciekawa. No, ta mapa jest taka naprawdę malutka, widzicie, tutaj już jest, już widzę całą mapę, to co tu jest, to już jest koniec mapy, więc spoko na taki materiał. Okej, pierwsza różnica, nie mamy zamku jako tako, tak jak to mieliśmy czy w Disciplesach, czy w Heroesach. Bardziej tutaj jest troszeczkę to zbliżone do serii Age of Wonders, czyli taki trochę można rzec cywilizacyjny model, czyli budujemy nasze budynki, nasze jakieś tam różnego rodzaju elementy tego grodu, osady, budujemy na zewnątrz. I jak widzicie, mam tutaj dwa małe place, na które można budować. Lista budynków, oczywiście, jak sobie klikniemy w dany plac. Mamy podział na małe, średnie i duże. Każdy budynek oczywiście wiadomo coś daje. Z tych małych budynków tutaj mamy jednostki w dwóch pierwszych. Tutaj mamy przyrost złota, tutaj wydobycie kamienia, wydobycie drewna. Wieża strażnicza, która zwiększa nam przyrost jednostek oraz daje nam dodatkową obronę na wypadek ataku przeciwnika. I punkt zborny to jest bardzo fajny budynek. Każda frakcja chyba ma taki budynek, który umożliwia nam kupowanie w tym budynku jednostek z innych dowolnych posiadanych przez nas osad. Łyk kawy. I lecimy dalej. Średnie budynki, kolejne mamy dwa budynki, trzy budynki z jednostkami. Czwartym jest bazar, czyli taki marketplace Heroesów. Po prostu możemy wymieniać surowce, kupować, sprzedawać. I duże mamy fabrykę, czyli najsilniejsza jednostka. W przypadku Bari jest to taka wielgachna armata, która się nazywa Piekielny Oddech. Huta i Gildia Kupiecka to są dwa budynki, które odblokowują nam różnego rodzaju badania, które mamy tutaj pod tą ikonką buteleczki i tu możemy sobie wszystko podejrzeć. Huta nam daje ogólnie różnego rodzaju bonusy do naszych jednostek, czyli wzmacnia nasze jednostki, natomiast Gildia Kupiecka nam daje bonusy w postaci z poziomu ekonomii, powierników, naprawy majsterkowiczki oraz trening najemników. Tutaj zwiększają nam się limity jednostek, które możemy mieć w danym oddziale. Przechodząc do limitów, tak jak właśnie wspominałem, jest dużo różnic, jest dużo takich elementów, że tak powiem, czerpiących z innych strategii turowych i nowe rzeczy, jakim w tym przypadku są limity jednostek. Widzicie, tutaj mam dudziarza jednego na 50, czyli w jednym oddziale, w jednym takim slocie mogę mieć maksymalnie 50 dudziarzy, chyba że sobie wejdę w badania Gildii Kupieckiej i tutaj mam dudziarzy, to mi zwiększa maksymalny rozmiar oddziału dla dudziarzy i dudziarzy parowych, czyli ulepszonej wersji dudziarzy zwykłych, plus 15. Trzy kropki można ulepszyć 3 razy, czyli maksymalnie możemy zwiększyć o 45, co nam daje 95 dudziarzy. Tutaj mamy ogólnie miejsca, ile możemy mieć oddziałów, co możemy zwiększać wbijając poziomy i ulepszając sobie umiejętność dowodzenia. Czym wyższy poziom dowodzenia, maksymalnie może być 9 i wtedy możemy mieć 9 slotów, 9 oddziałów po daną ilość, którą możemy mieć tutaj nam określoną w zależności od tego, jaka jest to jednostka, jakiego poziomu i tak dalej. Oczywiście plus badania, o czym wspominałem. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Tu od razu powiem jeszcze, zanim ruszę dalej, że jest troszeczkę trudniej niż w przypadku na przykład Heroesów, gdzie możemy sobie od razu kupić kilku bohaterów w zależności od tego, ile mamy złota na starcie i rozpierzchnąć się każdym bohaterem w inną stronę mapy. No, tu jest niestety na samym początku ograniczenie do jednego, więc nie możemy mieć więcej. Tu sobie możemy ewentualnie podejrzeć, jak klikniemy w nasz główny budynek i tu mamy powierników, możemy sobie podejrzeć, jacy są, jakie mają startowe jednostki, statystyki, umiejętności oraz specjalizacje. I będziemy mogli ich zwerbować, jeżeli albo zdobędziemy nową, neutralną osadę jakąś, albo może być wroga osada, którą podbijemy, albo ulepszymy sobie poziom naszej osady, bodajże na trzecim poziomie osady. Mam maksymalnie tutaj 3, na tej małej mapce pewnie jest tak skonstruowana, że wyższego poziomu się nie da. Na trzecim prawdopodobnie poziomie, o ile dobrze pamiętam, dostanę właśnie możliwość zwiększenia ilości powierników. Ulepszenie osady daje nam dodatkowe zarobki w postaci złota na turę,
oraz dodaje nam nowe place budowy. Jak widzicie, tutaj dostanę dodatkowo mały i średni, czyli dostanę jeszcze jeden taki mały i jeden średni pyk. Jak widzicie, doszedł mi z lewej mały, z prawej średni. Na średnim można budować oczywiście budynki poziomu średniego lub małe. Z tym, że jakbyśmy chcieli mały budynek postawić na średnim slocie, na średnim polu budowy, to tutaj mamy takie ostrzeżenie, że rozmiar tego budynku jest mniejszy niż rozmiar placu budowy. Ostrzeżenie jest po to, żeby po prostu zwracać uwagę, co gdzie budujemy, ponieważ ilość budynków dużych oraz średnich jest ograniczona do tego, ile możemy mieć maksymalnie dużych pól. A jak widzicie, jeżeli ulepszę po raz kolejny sobie osadę do dużej, znaczy dużą osadę ulepszę na trzeci poziom, to dostanę jeden średni i jeden duży, więc w tym przypadku w tej osadzie będę mógł maksymalnie postawić tylko i wyłącznie jeden duży budynek, co jest dosyć takim, no, ciekawym wyborem, bo albo możemy, na przykład jeżeli nie zdobędę jakiejś innej osady, która będzie miała duże pola budowy, to albo mogę pójść w fabrykę na przykład i sobie robić te piekielne oddechy, te takie armaty, albo na przykład pójdę w gildię kupiecką i stwierdzę, że zainwestuję tutaj w badania ekonomiczne, albo będę chciał po prostu zwiększyć limit jednostek w danym oddziale, więc to jest dosyć tutaj nowość, można rzec, jeżeli chodzi o gatunek strategii turowych, gdyż nawet w strategiach typu cywilizacja mieliśmy, owszem, ograniczoną liczbę budynków do postawienia w zależności od tego, ile nasze miasto miało zasięgu i jakie tam mieliśmy heksy do dyspozycji, no ale tutaj mamy jeszcze dodatkowo podział właśnie na te małe, średnie i duże place budowy, co nas dość mocno ogranicza. Dobra, żeby nie przedłużać, może się w końcu ruszę gdzieś, jakieś surowce. Oczywiście kot musi chcieć wstać z łóżka wtedy, kiedy coś tu zaczynam nagrywać, bo wcześniej mu się nie chciało wstawać. Dobra, już jestem. I przechodząc do tego, trzeba sobie tutaj po prostu dość mocno rozplanować początek, gdzie iść, w jakie surowce, żeby można było od razu coś wybudować na starcie, żeby nie tracić ruchu. No myślę, że na początku dobrą opcją jest pójście w ekonomię, czyli trochę wydobycia złota, drewna, kamienia. Fajną opcją jest również to, że w każdej chwili możemy zniszczyć dany budynek i postawić na niego inny. Jeżeli już stwierdzimy, że na przykład mamy wystarczająco duży przyrost złota albo kamienia, no to niszczymy kamieniołom lub sklep. Stawiamy na przykład jakiś budynek wojskowy, typu chcemy mieć więcej tych piesków, trwożni tak zwanych. No to budujemy drugą norę trwożni i mamy dwukrotnie większy przyrost. Więc to jest też naprawdę świetne. Dodatkowo, jeżeli chodzi o budowanie, to nie jest to tak jak w przypadku Heroesów, Disciplesów, że klikamy budynek, od razu on nam się pojawia i go mamy. Tutaj jest coś takiego, że małe budynki wznoszone są jeden dzień, średnie budynki 2 dni, a duże budynki 3 dni, adekwatnie od tego, jaki jest poziom. Plus dodatkowo jest tutaj też fajne badanie w gildii kupieckiej. Nie w gildii kupieckiej, tylko w tym przypadku będzie to, zaraz moment, ta frakcja to ma. Widzicie. Tutaj akurat w baria ma to u góry, że jest coś takiego jak pobór dłużników, który zwiększa maksymalną jednoczesną budowę na dzień, nie? Czyli możemy, chociaż tu jest jednoczesnych budów na bazę, no tak, jednoczesnych budów na bazę, no to nie wiem, czy to jest błąd w tłumaczeniu. W każdym razie chodzi o to, że można po prostu dwa budynki naraz robić w ciągu jednej tury, co jest opcją fajną, tylko że jest droga. 5 świetlistej nici pradawnego bursztynu i niebieskie rudy to są dosyć takie, no tak jakbyśmy mieli kryształy, nie wiem, rtęć, kamienie i tak dalej w Heroesach. No wiadomo, na początku jest ciężko mieć jakiś sensowny przyrost tych surowców. Jak sobie klikniemy altem, podświetla nam się wszystko, co mamy na mapie, co jest opcją fajną. Nie postawiłem sobie żadnego budynku, no widzicie. Okej, okay. O, 600 expa, wskoczył mi poziom i widzicie, mogę dowodzenie wziąć na 5, czyli zwiększy mi to limit oddziałów do 5. Rekonesans, powiernik widzi dalej na mapie świata, 2 promienia widoczności. To jest spoko dla jakiegoś takiego drugiego bohatera, który byłby taką jednostką zwiadowczą. I ucznictwo 10 ataku dystansowego, akurat baria ma tutaj dość sporo i dość mocnych tych strzelajków, więc jest to też niegłupia opcja, chociaż czy ja nie pomieszałem? Tak, ci są bardzo mocni muszkieterowie. No i jeżeli chodzi o więcej strzelających, no to zostaje jeszcze tylko to działo. Wprawdzie tylko jedna jednostka strzelecka, ale ci muszkieterowie są naprawdę bardzo, bardzo przyjemni. Dobra, spróbuję sobie coś pozbierać. Weźmiemy tą świetlistą nić, bo tak jak wspominałem, jest przydatna. Nie mam już ruchu, przydałoby się nam jakieś wojsko zrobić. Czy stać mnie tutaj, żeby zrobić warsztat? Nie stać mnie, nie chciałem warsztatu. Chciałem strzelajków, czyli potrzebuję kwaterę najemników. Ale to dostanę pikinierki, no musiałby badać dopiero. O nie, muszkieterów dostanę, a pikinierki będę mógł badać. Dobra, 5 drewna, mam 1, czyli potrzebuję drewna, czyli poszedłem w złą stronę.
to ja sobie postawię tutaj za kamień może te trwożnie, bo one są szybkie i bodajże mają umiejętność, że kontrują zanim przeciwnik zaatakuje. No widzicie, takie fajna animacja budowy, oddaję turę, budowa jest gotowa. Mogę rekrutować jednostki, można klikać, można, żeby na przykład jak chce się typowo trwożnie zrekrutować, to można kliknąć na budynek, jeżeli mamy bliżej. Wchodząc jakby w osadę, możemy budować, rekrutować wszystkie jednostki, jakie chcemy, z jednego miejsca, nie trzeba chodzić. Więc to jest też opcja spoko. Wykopalisko pradawnego bursztynu, to mamy kopalnię złota. Okej. Okay. Przydałoby się powalczyć. Zrobimy sobie trzy trwożnie, mam sporą armię naprawdę. Tutaj jest niby łatwy przeciwnik, więc pójdziemy sobie po zagrodę, która powinna nam dać pieniądze. I stawiamy kwaterę najemników, żeby mieć jednostki strzeleckie, jak już wspomniałem, skoro mam już strzelectwo, czy tam ucznictwo, to będę miał silniejsze jednostki. Te rękawiczki, tutaj zapomniałem, że je zebrałem, promień widoczności, atak obrona, fajna opcja. No i dobra, i będziemy lecieć. Tutaj jeszcze jeden dzień, zanim się zrobią. Dwa trwożnie. To jest też fajny motyw, bo jednostki mają przyrost dzienny, a nie tygodniowy. Tu nie ma czegoś takiego jak tygodnie. Tu jest system po prostu rundowy. Widzicie, jest runda czwarta. Nie ma tutaj systemu dnia, tygodnia, miesiąca, jak w Heroesach. Dobra, i pokażę wam teraz walkę, która pewnie was interesuje. Przed każdą walką mamy tutaj możliwość rozstawiania oddziałów. Mamy trzy przyciski. Wycofaj się. Jak się wycofamy, nic się nie dzieje. Po prostu nie walczymy. Walcz samotnie. No to samodzielnie wiadomo. Walka ręczna. Szybka bitwa. No to wiadomo. Quick combat. Od razu dostajemy wynik starcia. No, jak się ma duże wojsko i przykładowo już nie zależy na tym, że się coś tam straci. Chce się na przykład szybko misję dokończyć albo czy to w kampanii, czy normalną. Szybka bitwa, spoko. Nie tracimy czasu. Natomiast bardzo często jest tak, że podczas szybkiej bitwy jednak traci się znacznie więcej niż walki ręcznej. No, chociaż tu akurat już zależy to tylko i wyłącznie od osoby, która walczy tak naprawdę. Jak widzicie, walka jest całkiem przyjemna. Nie ma tutaj jakby mechaniki czekania lub obrony. Mechanika czekania jest to umiejętność niektórych jednostek, co zauważyłem u ranów, u tych żabulców. Czy inne frakcje mają umiejętność czekania na jakichkolwiek jednostkach? Nie wiem, nie ma na pewno czegoś takiego jak obrona, że nie ruszamy się, dostajemy jakąś zwiększoną obronę, mamy po prostu możliwość oddania tury daną jednostkom i tyle, czyli po prostu możemy teoretycznie przeczekać. Fajne jest tutaj to zapożyczenie, że tak powiem, z Age of Wonders. Albo z jakichś, czy innych gier, nie wiem, osobiście nie kojarzę, że wykonanie ruchu to nie jest tylko stanięcie w konkretnym polu. Dopóki mamy ruch, możemy iść. Czyli pyk, oj za daleko, cofam się, nie? I tak dalej. Tutaj mamy też zasięgi. Ten czerwony tutaj dotąd dochodzący to jest maksymalny ruch jednostki. Pierwsza kreska przerywana to jest zasięg śmiertelny, czyli tak jakbyśmy mieli prostą strzałkę w Heroesach porównując. A tutaj zasięg jest dotąd mi dochodzi do tego miejsca, czyli taki jakby no złamana strzałka, czyli obrażenia zmniejszone. Pytanie, czy jest sens tutaj rushować tą jednostką, bo ona raczej za wiele nie zawalczy. Myślę, że sobie poczekam jednak, podejdę, cofnę się. Nie będę kombinował. Ten ziomek daje inicjatywę dla sojusznika. Czyli można umiejętności użyć tutaj tym taką nutką. Zwiększa inicjatywę sojuszniczych jednostek. Tutaj sobie podejdę w ten sposób, żeby oni byli na tej jakby niepełnej strzałce. To jest oddział Erlionu, czyli z innej frakcji. No i oczywiście pasek inicjatywy na dole, o którym nie wspomniałem, ale myślę, że jestem wystarczająco widoczny, że nie musiałem o nim wspominać. To ma ruchu ile? 5, 2, 4, 5. No dobra, czyli dojdę do tego w następnej turze. No i tak, i fajna sprawa. Jednostki strzelające mogą się poruszyć, co za chwilę zobaczycie, i strzelić. Tylko dostajecie komunikat minus 50% obrażeń ze względu na wykonany ruch. Kolejną sprawą, którą mogliście zauważyć, są wzniesienia. One dają owszem bonusy, obrona większa, obrażenia zadawane większe. Jeżeli jest to jednostka strzelająca, dostaje dodatkowy zasięg. Możecie tutaj zobaczyć, na przykład jeżeli bym poszedł normalnie, kliknął, to postać nam zawędruje tutaj i uderzy od lewej strony, zadając od 41 do 46, tak? Jak pójdę sobie ręcznie na wzniesienie,
to już zadaje obrażenia od 50 do 56. Widzicie, atak, obrona, za wysoki teren dostaje dodatkowe 20% obrażeń. I ciach, bum. Tym dudziarzem inicjatywy nie wiem, czy jest sens dawać. Kolejna sprawa, magia, zaklęcia, esencje, które tutaj widzicie. Każda jednostka ma kolor generowanej esencji, jak widzicie, zasadnidzi mają porządek i zniszczenie, trwożnie mają chaos, dzikuska ma zniszczenie i dudziarz ma porządek razy 2. Za każdą wykonaną akcję daną jednostką otrzymujemy esencję, przez co odblokowują nam się zaklęcia, które możemy rzucić w oparciu o posiadaną esencję, o ilość i kolor. Jak sobie klikniemy w ten zwój, to mamy pełną księgę zaklęć, wszyscy mają dokładnie taką samą, ale właśnie budowanie armii w dużej mierze też polega na tym, jakie jednostki bierzemy, pod jakie kolory esencji, pod jakie zaklęcia chcemy grać. Tutaj są typowo rzędy pod konkretny kolor esencji, tutaj są takie łączone, mieszane. Jeżeli mamy dwa kolory esencji, możemy użyć jakiegoś innego zaklęcia. I wtedy można robić naprawdę dość ciekawe połączenia. Ta czwóreczka tu oznacza i liczbę dostępnych zaklęć na ten moment. Tu jest ten szybki pasek, więc gdybyśmy mogli rzucić więcej niż 8, no to wtedy nam się tu pojawi przykładowo 12 i jeżeli chcemy zobaczyć, co dokładnie możemy rzucić, trzeba sobie po prostu kliknąć w ten paseczek. No i dobra, no żeby nie kominać, sobie staniemy tutaj na podwyższeniu i zagram sobie imprezową rozgrywkę. Te jednostki są o tyle ciekawe, że mają mechanikę przeładowania. Oni mocno biją, ale po strzale muszą niestety przeładować, czyli całą turę muszą poświęcić na przeładowanie. Ta dzikuska ma mało zdrowia, nie wiem, czy ja chcę ją tracić, czy ci ziomkowie mnie zabiją, czy nie bardzo, to jest pytanie. No spróbujmy, może nie, a mogę rzucić zaklęcie. Może, a nie, nie będą nawet mnie chyba atakować. Oni w ogóle mogą bić? Zrobię obrażenie, no mają obrażenie, więc pewnie mogą. No i dobra, no i atakujemy, pyk. I cud. No i dobra, i pokażę wam jakieś zaklęcie, na przykład sabotaż za 8 czerwonej esencji. Obniżam wszystkim obronę o 10. Także wszystkie jednostki mają debuffa, które po prostu obniża im obronę o 10. To jest obrona wszelka, czyli zarówno dystansowa, jak i wręcz. Obrona 1 na czerwono. Możemy atakować. No, nie za wiele zabiłem. I kolejna opcja, bardzo fajna też, zapożyczona, przynajmniej ja to zaobserwowałem z Age of Wonders, aczkolwiek dużo gier taktycznych posiada taką funkcję, czyli tak zwana okazyjka, czyli okazjonalny atak. Jeżeli jesteśmy w zasięgu jednostki i chcemy się gdzieś ruszyć, to wszystkie jednostki, które są w moim zasięgu, mają okazyjkę i patrzcie tu, teraz zaatakuje mnie ten chłopek i ten chłopek. O, pyk i pyk. Ale przejść mogę, tylko no, mogę nie przeżyć takiej próby przejścia. To jest też opcją bardzo ciekawą. Furię rzucimy, a to furia działa na wszystkich, o to nawet nie wiedziałem. I łup. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. I dobra, także no naprawdę fajna sprawa. Mega mi się gra podoba, jest bardzo ładna grafika, o czym wspominałem. Jest... Tylko nie wszyscy lubią pixel art, to też trzeba uszanować. I jest świetna ścieżka dźwiękowa, którą również można na Steamie kupić za 36 zł. Ja kupiłem w dniu premiery od razu soundtrack. Bo jest 38 utworów za 36 zł, 2,5 godziny świetnej muzyki, która również nie wszystkim podpasuje, ale no jest po prostu mega. No i dobra, pokonaliśmy ich. Możemy iść sobie tutaj poatakować coś. O, duża zagroda, plus 150 zł na turę, czyli dodatkowy dochód pieniędzy. No, też fajna sprawa. Czy ja chcę level? Pewnie bym chciał level. 1000 PD, dostanę level. I ucznictwo na poziomie drugim. Nauka zwiększa przyrost doświadczenia bohatera. Weźmiemy ucznictwo. Trzeci poziom, jest ok. I tak jak wspominałem, warto sobie szybko tutaj podbić na trzeci poziom osadę. Potrzebuję 2500 drewna, 10 drewna, 2500 złota, 10 kamienia, 10 drewna. No na ten moment niestety jest to dość dużo na moje możliwości. Więc przydałoby się zlokalizować jakieś złoże drewna i rudy, kamienia, zwał jak zwał. Tutaj mam drewno z tego co widzę. Tu mam ten bursztyn. Tu mam dodatkowe złotko. Nie wiem gdzie jest kamień i kamień by mi się przydał, więc zróbmy sobie tak, że mnie nie stać. 1200, a nie, już buduje mi się po prostu jeszcze. No okej, to ja się cofnę. W międzyczasie sobie wybuduję tutaj kamieniołom.
żeby mieć jakiś przyrost. Tu sobie weźmiemy wojsko. Nie ma miejsca, więc muszę tego dudziarza się pozbyć. Ci sosanidzi są całkiem mocni, więc pozbędę się dudziarza. Kupię sobie strzelajków, kupię sobie pieski, wilki, hieny, zwał jak zwał. Ci są nieznani. Tu jest ich ile? 25 do 100, 1 do 25. To są te trucicielki, one są irytujące. No ale tutaj mam małą osadę. O właśnie, to jest mała osada, czyli to jest tak coś na kształt neutralnego miasta, więc warto się tu przebić. Zajmę sobie osadę, to tu widzicie, mam też mały plac budowy. Można ją podbić na drugi poziom i dostaje się dodatkowo jeszcze drugi mały i jeden średni, czyli ma się taką osadkę trzybudynkową. Można sobie taką osadę zrobić typowo pod ekonomię, czyli wydobycie drewna, złota, kamienia. Można sobie zrobić rynek na przykład do handlu, można zrobić sobie wieżyczkę obronną jako taki, powiedzmy, wypadowy posterunek, żeby stać i tak dalej, więc no, jest naprawdę dużo fajnych możliwości. Zróbmy tak, strzelca do przodu. No i zawalczymy, łyk kawy. Oj, tutaj już są, widzę te zespolone kośćce, to one są niefajne. No, to tu jest dość spora armia i dość silna. Powiem szczerze, nie podoba mi się to. Zwłaszcza te trucicielki mają zasięg, żeby we mnie strzelić. No to mam swoich strzelajków. Mam wrażenie, że to już jest pograne w tym przypadku. Więc chyba będzie tyle w mojej przygodzie. 4 do 7 obrażeń. Okej. No nie wyglądało to tak, jakby miało to być jakieś super mocne. Ale jak widać, niestety, no dla mnie za mocne. Ja zaatakowałem dobre jednostki. Nie zwróciłem uwagi, kto jest w ogóle w tej walce. O, nagram sobie tak. Szczerze mówiąc, to nie zwróciłem w ogóle uwagi na to, kto tu jest. I to był błąd. Myślałem, że będą tylko trucicielki, a jednak się okazuje, że nie. No to ja tych kośćców nie zabiję, one są zdecydowanie za mocne. No. 60 zdrowia, jest 3. Mogę te kośćce bić tym zaklęciem. To był zły spell. To był dość zły atak. No i bu, dentka. No właśnie, tak myślałem. Dobra, porażka. Także nieźle poszło, ale przy okazji też wam pokażę motyw odkupywania jakby bohaterów, bo bohater, który nam zginie, jest możliwość, ale to tutaj było, aha, no bo ja patrzyłem, że jest 1,25, ale nie patrzyłem, że oni są strasznie mocni. No, tu jest coś takiego jak możliwość wskrzeszenia poległego bohatera za 2500 golda, niestety, więc musiałbym trochę poczekać. Z werbunek tak samo 2500, dobra. Czyli po prostu, no, zrobimy sobie szybkie czekanko. Niestety, takie życie, jak się nie patrzy, ożyw za 1000. Ewentualnie można go wskrzesić za darmo, ale trzeba odczekać 5 tur. Ja nie będę czekał, bo i tak już zmarnowałem za dużo czasu. No i mam jednego dudziarza, pewnie dlatego, że go wskrzesiłem, a nie zrekrutowałem jako nowego bohatera. Dobra, co my tu mamy innego? Tutaj jest co? 25 do 100. Ale ja tutaj mogę iść tędy? Nie, nie mogę. To dlaczego mi to pokazuje, jakby mógł iść tutaj? To jest coś nie tak. To tutaj jest błędne pokazywanie ruchu. 25, 100. Tych mamy ile? Wymagający. No to przez to, że straciłem wojsko, to tutaj wiele nie zdziałam. Nieznane. Dobra, mam trochę strzelajków. Pójdziemy sobie tu zobaczyć, co się dzieje. Wymagający, no wiele, tutaj widzicie, co można się spodziewać, jakich jednostek, wymagający poziom, strażnicy, milicja, minstrelowie, także odpuścimy sobie, wycofaj się, tutaj już no, zostało samobójstwo, nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, tu jest też samobójstwo, więc no tak mniej więcej to wygląda, że po prostu się poskładałem, tu jest wymagający, milicja i minstrelowie. Tych spróbujemy sobie zaatakować, zagramy trochę defensywnie pod tych moich strzelajków. Aha, minstrelowie to są strzelajki, milicja znaczy się, sorry. Minstrelowie to są ci trubadurzy. Pyk. Nie, nic, zagramy sobie bardzo defensywnie.
No, oni podejdą, ja sobie ich wystrzelam. No to jest siła właśnie. Aha, oni też przeładowują. No popatrz ty się. Oni też muszą przeładować. To tego nie wiedziałem. Nie, no to nic, czekamy. Ci też muszą przeładować, więc spoko. Bum. Chaotyczny krok. Wszystkie sojusznicze oddziały otrzymują jeden obrażeń na rundę. Tu sobie dam tarczę, żeby mi nie zamasakrowali tego piesełka tak szybko. Ja muszę przeładowywać też, ale myślę, że ja pójdę wręcz ich bić w ogóle, nie? A oni nie mogą wręcz bić? No, powinni móc, ale widzę, że nie mogą. Dobra. No nic, nie mam zbytnio wyjścia. Wysutawiłem im się. Dwa do pięć. No, nie pykło, teraz mogę strzelić w tego. No ale nie pykło, no ogólnie rzecz biorąc, powiem szczerze, zagrałem jak totalny jełop, ale chciałem wam po prostu pokazać, jak rozgrywka wygląda mniej więcej, jak to funkcjonuje i tak dalej. O, tam był fajny czar, którego mogę teraz użyć, który się nazywa szybkostrzelność. To jest w sumie bardzo fajny strzał, bo daje jednostce strzeleckiej dwa ataki. Już teraz wiadomo, że nie wygram, nie? Ale... Ciup, ciup. Bardzo fajny skill też pod jednostki strzelające, naprawdę dobry. Nie może atakować wręcz w ogóle. Dobra, no to przegrałem. I okej. Okay. No i tym radosnym akcentem mojej podwójnej porażki chciałem wam po prostu powiedzieć, że... no co chciałem wam powiedzieć? No co tu dużo mówić? No nie mam nic na swoją obronę. Zagrałem jak totalny amator. Ale mam nadzieję, że to chociaż troszeczkę wam przybliżyłem to, jak rozgrywka wygląda, jak wygląda system budowy, tworzenia armii i tak dalej. No chciałem zrobić sobie powiedzmy drugi poziom, trzeci poziom tej osady, żeby mieć kolejnego powiernika do zrobienia. Wtedy to nawet bym sobie mógł troszeczkę armii wziąć. O, ta babka jest bardzo fajna. Ma 10 muszkieterów na starcie, specjalne ucznictwo i 15 ataku dystansowego. Czyli w tym przypadku mogłem zacząć z nią. 10 strzelajków to jest bardzo sporo, plus od razu wzmocnione te strzelajki są, więc ogólnie bardzo fajna sprawa. No to tyle. Tyle by było, myślę, w tym materiale. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Tak jak wspominałem na początku, już różne pytania i teorie słyszałem, różnie ludzie podchodzą do tematu. Dużo ludzi narzeka, że gra jest słaba, bo nie przypomina Heroesów tak bardzo, jakby sobie tego oczekiwali. Ale tak jak ja wam mówię, no ta gra nie jest Heroesami. To nie jest Heroes of Might and Magic 8, czy tam, nie wiem, 2 Remastered, czy jakaś tam jeszcze inna. To jest po prostu gra bardzo mocno czerpiąca z serii Heroes of Might and Magic. Trochę z Elder Scrollsów, tak, na pewno. Trochę z DC Plusów i trochę z Age of Wonders, z moich obserwacji. No i pewnie jeszcze z jakichś innych gier po jakieś poszczególne elementy również może zostały ściągnięte, może troszeczkę zostało podrasowanych. Na pewno zostało przede wszystkim dodane dużo rzeczy, których ja osobiście przynajmniej, nie twierdzę, że nie było gdzie indziej, ale ja osobiście się z nimi nie spotkałem. No i na koniec jeszcze krótkie przedstawienie edytora, w którym można robić sobie mapy. Bardzo fajnie, co to jest? Tiles, dobra, coś, o. Jest taki system mirroru, czyli można robić mirror mapy, można robić takie coś, o, w ten sposób, można po prostu normalnie sobie malować, zwiększyć brush size. Można sobie tutaj postawić jakieś, nie wiem, drzewko. Jak ktoś chce drzewka, można tak samo mirrorowo tworzyć drzewka, więc jak ktoś ma duszę map makera, to proszę bardzo, opcji jest wiele, możecie się bawić, zapisać i wysłać na mod.io, czyli udostępnić po prostu mapę innym graczom. Tu gdzieś było wyjście. No, to tyle ode mnie, nie przedłużam. Mam nadzieję, że wam się spodobał materiał, że dowiedzieliście się czegoś więcej na temat tej gry, a nie tylko tego, że dużo wskazywało na to, że będzie z takim spadkobiercą
serii Heroes of Might and Magic następcą i to wcale nie tak źle, że nie będzie, z tego względu, że to nie miało być na to wygląd. To miała być zupełnie nowa gra inspirowana starszymi grami, starszymi seriami i tak dalej. Dlatego to jest według mnie na duży plus, bo mamy coś nowego. Ja osobiście tak sobie dzisiaj myślałem, jeszcze taką drogą podsumowania, że gdyby to miało być następcą Heroesów, czyli w teorii miałoby zastąpić serię Heroes of Might and Magic, czy to trójkę, czwórkę, dwójkę, piątkę, siódemkę, wiem, że każdy lubi jakieś tam inne części mniej, inne bardziej, to gdyby to miałoby zastąpić nam serię Heroes of Might and Magic, to byśmy, powiedzmy, porzucili Heroesy na rzecz tego, a nie do końca o to chodzi, bo te obie gry różnią się od siebie na tyle, że można sobie od czasu do czasu zagrać w jedną, od czasu do czasu zagrać w drugą i to jest też spoko, żeby nie robić takiej masowej przepychanki między jedną a drugą serią. Chociaż Songs of Conquest nazywać serią to tak średnio, ale no wiadomo o co chodzi. Dobra, czyli jeszcze raz, jak się wam podobało, zostawcie suba, łapkę, dzwonek, jak chcecie być na bieżąco w mojej jakże nieregularnej odsłonie wrzucania materiałów. No i tyle. Miłego dnia, miłego popołudnia, trzymajcie się, cześć.